Anna Małysiak, witam Państwa serdecznie. Moim dzisiejszym gościem z cyklu Biuro Karier Bliżej Biznesu jest Pan Daniel Bewko. Młoda, utalentowana osoba, która jest dwukrotnym mistrzem Polski w karwingu, brązowym medalistą Olimpiady IKA 2020, pracował w wielu renomowanych restauracjach, obecnie prowadzi różnego rodzaju szkolenia, warsztaty i pokazy z dziedziny gastronomii, ale jest także studentem Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, Panie Danielu. Proszę mi powiedzieć, czym jest carving i skąd wzięła się ta pasja? Carving jest to azjatycka sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach, a sama pasja narodziła się, kiedy uczęszczałem do technikum gastronomicznego w Opolu. Jakie umiejętności, jakie cechy charakteru powinien posiadać człowiek, który zdobywa mistrzostwo, który na przykład zdobywa mistrzostwo w carvingu? Myślę, że przede wszystkim do pogłębienia tej pasji, jaką jest carving, należy się cechować bardzo dużą cierpliwością i przede wszystkim wytrwałością w dążeniu do celu, jasno stawiać sobie granice. A czy dokładność też jest w tym wszystkim ważna? Myślę, że przede wszystkim dokładność i też precyzja, ponieważ tak jak tutaj widzimy na przykładowym arbuzie, są też delikatne ząbki charakterystycznym stylem tajskim czy też europejskim. Są to bardzo drobne elementy, narzędzia są bardzo ostre i wymagają bardzo dużo precyzji. Jest Pan studentem kierunku pedagogika u nas w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Pracuje Pan tak naprawdę na co dzień w gastronomii. Pana pasja też jest związana z gastronomią. Skąd ten kontrast? Skąd ten wybór pedagogiki? Myślę, że przede wszystkim dlatego, ponieważ już kilkukrotnie prowadziłem i prowadzę nadal szkolenia czy też warsztaty z tej sztuki, jaką jest carving. I wiele razy spotkałem się z osobami czy też dziećmi nie do końca dostosowanymi społecznie. Były to po prostu nie najcięższe, ale ciężkie zakłady, gdzie te dzieci przebywają. I spotkałem się z wieloma problemami, w jaki sposób mógłbym przekazać im tą wiedzę, tak? Dlatego też właśnie jestem na pedagogice w WSB, a specjalność to resocjalizacja, gdzie właśnie poznaję te wszystkie techniki, jak pracować z takimi osobami. A gdzie najczęściej wykorzystywany jest carving? Carving jest najczęściej wykorzystywany podczas różnych imprez okolicznościowych, gdzie padają sugestie na prezenty, tak? Prezenty w stylu arbuza z wyrzeźbioną na przykład cyfrą 50 czy też 25 lat po ślubie. Lub po prostu jako ozdoba też. Dokładnie tak. Później taki arbuz przyozdabia na przykład stół owocowy czy też stół słodkości. Jak trwałe są takie ozdoby z owoców czy z warzyw? Jeżeli takie owoce czy też warzywa przechowujemy w temperaturach chłodniczych, typu na przykład w lodówce, no to taki arbuz myślę, że spokojnie gdzieś około tygodnia może w niej stać. A potem można go swobodnie skonsumować. Dokładnie. Przede wszystkim go skonsumować. A jakie ma Pan rady? Ma Pan bogate doświadczenie w gastronomii jako zastępca szefa kuchni. Ma Pan bogate doświadczenie jako szkoleniowiec, jako osoba prowadząca warsztaty. Jakie ma Pan rady dla studentów, którzy wchodzą na rynek pracy, dla młodych osób, które zaczynają swoją przygodę zawodową? Myślę, że przede wszystkim taką największą radą to jest cierpliwość i dążenie do celu, do wyznaczonego sobie prędzej celu, ponieważ jeśli poszukujemy pracy, czy też poszukujemy tego czegoś, tak, w naszym życiu, to przede wszystkim musimy się skupić na tym, co nam najbardziej wychodzi, co nam bardzo sprawia przyjemność. Czyli pasja, tak? Na przykład. Tak? Taka pasja, czy też hobby, tutaj w tym przypadku jest to carving. No ja jestem zakochany w carvingu, tak? Ja jestem zakochany, można nawet poprzeć to przykładem, że jak mam jabłko w domu, to ja tego jabłka nie zjem, tylko pierw muszę coś z niego wykroić ładnego, tak? Wykroić, wyciąć, żeby później następnie je zjeść. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę i życzę wielu, wielu sukcesów w przyszłości. Dziękuję bardzo.